Wiek to jest w ogóle największy problem, jeśli chodzi o zajście w ciążę. I w zasadzie on z punktu widzenia przyczyny, która prowadzi do bezdzietności w Polsce, to jest najistotniejszy. Kobieta, która ma 42 lata, to jej wskaźnik płodności jest taki, że prawdopodobieństwo poronienia w przypadku zajścia w ciążę wynosi więcej niż 25%, kiedy zajdzie w ciążę, to jest minimum 25%, a prawdopodobieństwo uzyskania naturalnej ciąży w przeliczeniu na cykl jest na maksymalnym poziomie około 5%. I u mężczyzn płodność również spada. To jest jedna rzecz. Ona nigdy nie spada do zera, ale spada. Do jakiego etapu powinno się pomagać kobiecie w tym, by zaszła w ciążę, bo te kontrowersje, jeżeli one są w ogóle słuszne, bo to jest osobny temat, ja mam tutaj wątpliwości, czy one są słuszne, to one się odnoszą przecież do tematu, czy można pomóc kobiecie 50-letniej w tym, by zaszła w ciążę, bo przecież musi potem mieć czas na to, by wychować dziecko. Tak? A kobieta, która stara się o dziecko, musi być dobrze poinformowana, bo inaczej przeżywa traumę niepowodzeń leczenia. Ona musi być racjonalna w spojrzeniu na i ocenie własnej płodności szansy na posiadanie dziecka. Jest sens mrozić komórki jajowe. Ja jestem gorącym tego zwolennikiem. Uważam, że to jest właściwe postępowanie. I rzeczywiście zabezpieczenie płodności w tym zakresie jest jak najbardziej wskazane. No pytanie kiedy? Wiele kobiet wykonuje mnóstwo badań, wydaje mnóstwo pieniędzy na badania. Po pierwsze, które są niezwalidowane, nie wiemy jaką mają czułość i specyficzność, bardzo niską i prawdopodobnie nie mają żadnej wartości klinicznej. Nie ma sytuacji, w której dieta nie mogłaby pomóc w zajściu w ciążę. Nie ma. Ale oczywiście są takie, które w sposób najbardziej wprost wiemy, że dieta musi pomóc.